Szanowni Państwo, wszyscy mamy świadomość tego, że natura jest przepotężna, jest w stanie zrobić takie rzeczy, których nie jest się w stanie przewidzieć i w takim zakresie, który przerasta nawet niekiedy oczekiwania, ale po to są służby, i po to jest komunikacja ze społeczeństwem, żeby zrobić jak najwięcej przed tego rodzaju nieszczęściami. Przywołam kilka faktów z naszych doświadczeń jako wojewodów małopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego. W jaki sposób wojewodowie reagowali na tego rodzaju zagrożenia, w jaki sposób uruchamiane były środki, które są w dyspozycji państwa polskiego i w dyspozycji samorządów, bo samorządy to też państwo polskie. Chcę jednak w pierwszej kolejności raz jeszcze podziękować za wielką odpowiedź mieszkańców Lubelszczyzny na apel o zbiórkę dla powodzian. Mamy ogromne poruszenie i od dzisiaj rzeczywiście ta zbiórka rozwija się w bardzo szybkim tempie. Bardzo za to dziękujemy i zachęcamy. Nasi rodacy z województwa opolskiego, śląskiego, małopolskiego czekają już na tę pomoc. Jesteśmy w pełnym kontakcie, nasze biura poselskie są w pełnym kontakcie z biurami poselskimi naszych przyjaciół, posłów Prawa i Sprawiedliwości z województwa opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Jesteśmy już umówieni na konkretne dostawy. Są również przedsiębiorcy, którzy, za co też bardzo dziękuję, którzy oddają do dyspozycji samochody ciężarowe ogromne z naczepami, które będą w stanie za chwilkę tę pomoc, która się zbiera, przewieźć. Tak działamy w ramach naszej Solidarności. Ale też apelujemy do wszystkich naszych rodaków, którzy są dzisiaj na tych terenach, które są zagrożone. Nie czekajcie, ewakuujcie się. Doświadczenia piątkowe pokazują, że nie zawsze można liczyć na dobry komunikat. Dzisiaj nadal w wielu miejscach na terenach zalanych są ludzie, którzy wymagają pomocy. Służby nie zawsze są w stanie dotrzeć, bo nie nastąpiła ewakuacja wtedy, kiedy mogła nastąpić. Gdyby od piątku rzeczywiście mówiono wprost, czeka nas kataklizm na miarę 1997 roku, a można to było przewidzieć, bo to nie była trąba powietrzna, która znienacka przyszła i nikt jej nie mógł wcześniej dostrzec. W Czechach już wcześniej ta woda się zbierała, alarmy były wcześniej podnoszone. Dlaczego w piątek nie powiedziano ludziom, kto może, niech się ewakuuje, kto może, niech zabezpieczy swój dobytek, kto może, niech zabierze ze sklepów towar, którym handluje, kto może, niech zabezpieczy swoje restauracje, kto może, niech po prostu ucieka, bo później będzie w tragicznym położeniu z dziećmi, z osobami starszymi, których trzeba będzie ewakuować, a służby wszystkiego naraz nie zrobią. Informacja, że prognozy nie są alarmujące, spowodowała, że ludzie po prostu się na to nie przygotowali. Byli znieczuleni, można powiedzieć, bo skoro premier mówi, że nic alarmującego nie ma, to po co będziemy uciekać z domu? Wiadomo, że decyzja o uciekaniu z domu jest zawsze decyzją najtrudniejszą. Ale gdyby mówiono o tym zawczasu, można byłoby uniknąć wielu nieszczęść. Dziś trzeba pracować, dziś trzeba pomagać. To robimy, dziś trzeba proponować rozwiązanie, jakie przed momentem pan przewodniczący Mariusz Błaszczak zaproponował. Chcemy tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, żeby tego rodzaju rozwiązania ustawowe przedstawiać, ale chcemy również aktywności rządu jeszcze dalej idącej. Proszę Państwa, przez to, że w odpowiednim czasie także te przedsiębiorstwa, te sklepy, te restauracje, te hotele, które mogły zabezpieczyć swój dobytek, nie zostały ewakuowane, w najbliższych tygodniach i miesiącach będą tysiące ludzi bez pracy. Za chwilkę, kiedy fala przejdzie, za chwilkę, kiedy posprząta się wszystko, okaże się, że nie ma miejsc pracy, w których wcześniej można było pracować, do których można było w poniedziałek rano pójść, pracować i zarabiać pieniądze. Żądamy również uczciwego i daleko idącego programu pomocowego dla przedsiębiorców, którzy potracili swoje firmy, swoje przedsiębiorstwa, a jednocześnie pracownicy tych przedsiębiorstw potracili swoje miejsca pracy. Przypomnę, że przy kataklizmach typu pandemia wyciągnęliśmy natychmiast na stół 200 miliardów złotych w ramach tarcz antykryzysowych i natychmiast przekazywaliśmy środki finansowe dla potrzebujących, żeby ratować miejsca pracy, żeby ludzie nie czuli się zagrożeni, żeby nie czuli się zagrożeni również tym, że utracili podstawowe dochody, z których utrzymują swoje rodziny. Żądamy od Tuska, od ministrów natychmiastowych reakcji również w tej sprawie. Żądamy również, bo przecież kryzys się nie skończył, żądamy również od władz lokalnych, w szczególności od wojewodów, szybkich decyzji. Przypomnę rzecz, która nie mogła być przewidziana. Trąba powietrzna w województwie lubelskim, która zniszczyła mnóstwo domów w gminie Wojciechów. Natychmiastowa reakcja ówczesnego wojewody, moja, wraz z szefem Wojsk Obrony Terytorialnej, z pułkownikiem Nastarowiczem, wówczas pułkownikiem Nastarowiczem, natychmiastowa decyzja o uruchomieniu Wojsk Obrony Terytorialnej, nie czekanie,
Nie czekanie, natychmiastowa. W ciągu zaledwie 2-3 godzin wojska obrony terytorialnej były w posesjach każdego, kto miał zniszczony dom, zniszczone gospodarstwo, zniszczone stajnie, obory i tak dalej. W każdym gospodarstwie w ciągu 2-3 godzin ochotnicze straże pożarne w nowoczesnym sprzęcie i z nowoczesnym sprzętem wraz z wojskami obrony terytorialnej usuwali już skutki tej trąby powietrznej. Ale co więcej, te środki finansowe, które dzisiaj Donald Tusk dopiero zapowiada, w wysokości 8,2, czyli 10 tysięcy, a które my chcemy podwyższyć do 25 tysięcy złotych, wówczas wypłacane były, proszę Państwa, w ciągu 24 godzin. Bo tak działa sprawne państwo. Państwo, które ma służby, które wyposażyło te służby w najnowocześniejszy sprzęt po to, żeby był używany w odpowiednim czasie. Czas i jeszcze raz czas jest tutaj najważniejszy przy tego rodzaju rzeczach. Dziś kompletna niekompetencja doprowadziła do tego, że ci wszyscy, którzy dawno powinni być ewakuowani, albo mienie, które dawno powinno być zabezpieczone, pływa dzisiaj w tych wodach. Dlatego potrzebna jest dalej idąca pomoc, o której mówimy w naszej ustawie, specustawie. Potrzebne jest posiedzenie Sejmu i rozmowa na ten temat. Państwo musi działać. Państwo zostało wyposażone w ogromne środki. Liczba sprzętu, jaki przekazaliśmy jako wojewodowie i w pierwszej i drugiej kadencji naszych rządów, była przeogromna. Wielokrotnie więcej wozów strażackich, wielokrotnie więcej najnowocześniejszego sprzętu, także do usuwania skutków powodzi. Także do usuwania skutków powodzi. To są rzeczy, które natychmiast należy wykorzystywać, tylko trzeba umieć to robić. Kiedy obejmowaliśmy władzę, dokończyliśmy obwałowanie, mówię teraz o województwie lubelskim, obwałowanie na całej długości rzek, które wcześniej wylewały. Ono zostało zakończone. Robiliśmy zbiorniki retencyjne. Gdyby nie te zbiorniki retencyjne, które zostały zbudowane za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, właśnie tam teraz, na terenach objętych powodzią, ta powódź byłaby wielokrotnie większa. Mówią to również specjaliści. Tylko na litość boską, niech to państwo zacznie działać, bo ludzie potrzebują pomocy. My tę pomoc organizujemy, żądamy nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i używania sił i środków, które państwo polskie ma dzięki potężnym inwestycjom, dzisiaj wstrzymywanym, ale potężnym inwestycjom, które to Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście uczyniło po to, żeby Polska była bezpieczna.